Zagadki z Burkina Faso. Puzzles from Burkina Faso. Zagadka pierwsza. Here is one. Zamierzasz przeprawić się przez rzekę. You are going to cross the river. Masz ze sobą hienę, kozę i trochę prosa. You have a hyena, a goat and a bundle of millet. Masz też łódkę po swojej stronie rzeki. There is a boat on your side of the river. I tej łódki możesz użyć, żeby przeprawić się przez rzekę. Which you can use to cross the river. Ale tylko dwie osoby lub dwa przedmioty lub dwa zwierzęta mieszczą się w łódce. However, only two people or objects at a time can cross in the boat. W jaki sposób zabierałbyś towary czy zwierzęta przez rzekę tak, aby żadna szkoda nie stała się żadnemu z nich? How would you take your goods across the river without any harm being done to any of them? Pamiętaj, kozy lubią proso. Goats like millet. Więc, gdybyś pozostawił kozę z prosem, to z pewnością by je zjadła. If you left the goat with the bundle of millet, it would certainly eat it. Również nie możesz zostawić hieny sam na sam z kozą, ponieważ hieny uwielbiają kozie mięso. Neither can you leave the hyena alone with the goat, because hyenas love goat meat. No to masz dylemat. You are faced with a dilemma. Odpowiedź jest jak następuje. The answer to the puzzle is as follows. Najpierw zabierasz ze sobą na drugą stronę kozę. You first take the goat across. A pozostawiasz hienę z prosem na swoim brzegu. And leave the hyena and the bundle of millet. Hieny nie lubią prosa, więc proso będzie bezpieczne. Hyenas don't eat millet, so the millet would be safe. Następnie wracasz i zabierasz łodzią hienę. You come back and take the hyena across. Pozostawiasz hienę na przeciwległym brzegu i wracasz, ale razem z kozą. Leave it there and bring back the goat. Następnie
Bierzesz ze sobą proso i pozostawiasz je na przeciwległym brzegu wraz z hieną. Next, you take the bundle of millet across and leave it with the hyena on the other side. Ostatnią rzeczą, jaką robisz, to zabierasz kozę na drugą stronę. The last thing you do is come back and take the goat across. W ten sposób wszystkie twoje dobra będą zabrane na drugą stronę rzeki, nietknięte, bez żadnego uszczerbku. In this manner, all your goods would be taken across the river intact. Zagadka druga. Here is another puzzle. Idziesz do tradycyjnego uzdrowiciela po lekarstwo na twoje schorzenie. You go to see a traditional healer for medicine for an ailment. On mówi ci, że żeby wyleczyć twoją chorobę, potrzebujesz zdobyć świeże owoce pewnej konkretnej rośliny. He tells you that to cure your ailment, you need the fresh fruits of a specific plant. Szukasz tej rośliny. You search for the plant. I znajdujesz ją z mnóstwem owoców. And find it with lots of fruits. Jednakże, to jest roślina, na którą trzeba się wspiąć, trzeba się po nią wspiąć, gdyż ona się pnie po drzewach. I jest na drzewie, które znajduje się w samym środku głębokiej rzeki. However, it is a climbing plant and is found on a tree that is right in the middle of a very deep river. Żeby skomplikować twoje zadanie, to na tym drzewie siedzi mężczyzna i nie możesz go uniknąć, jeżeli chcesz się wspiąć na drzewo, żeby zerwać owoce z tego pnącza, który się pnie po tym drzewie. To complicate your task, there is a madman sitting on a branch of the tree and you cannot avoid him if you want to climb onto the tree to pluck the fruits of the climbing plant. Mężczyzna jest dość niebezpieczny, bo jest szaleńcem. The man is dangerous because he is a madman. Obawiasz się, że jeżeli będziesz próbował się wspiąć na drzewo, to szaleniec zabije cię albo będzie z tobą walczył dopóki nie wpadniesz do głębokiej rzeki. You are afraid that if you try to climb the tree, the madman will kill you or fight you until you fall into the deep river. Co zrobisz, aby zdobyć owoce, które są potrzebne do sporządzenia lekarstwa? What do you do in order to get the fruits that you need for the medicine?
Oto odpowiedź. The answer to the puzzle is as follows. Podnosisz kamienie i ciskasz je w szaleńca. You take stones and hurl them at the madman. Tak, żeby się jemu wydawało, że ty chcesz uderzyć niego, jego tymi kamieniami. Pretending that you want to hit him with the stones. I rzucasz tymi kamieniami, aż w końcu on się rozzłości i chce ci się odwzajemnić. Chce się zemścić. You keep hurling stones at him until he gets angry and want to retaliate. On wtedy zacznie zrywać te owoce z tego pnącza, które jest na tym drzewie i ze złością rzucać w ciebie tymi owocami. He will then pluck the fruits of the climbing tree and also angrily hurl them at you. I tak długo będziesz rzucał te kamienie w tego szaleńca, aż on rzuci ci wystarczająco owoców, które są potrzebne do sporządzenia twojego lekarstwa. You keep throwing the stones at him so that he too will keep throwing the fruits at you until you get enough fruits for the medicine. Wtedy podniesiesz sobie z ziemi te owoce, których potrzebujesz i zostawisz szaleńca w spokoju. You pick them up and leave the madman alone. Bye.